Cześć kochani, zrobimy takie, no może nawet nie tyle czytanie, co po prostu odpowiedzi na kilka takich kwestii, myślę, drażliwych, wątpliwych i kontrowersyjnych. Jak zapewne wiecie, ja swego czasu nagrałam takie czytanie, czy grozi nam epidemia koronawirusa. No i tutaj bardzo mocno się odżegnywałam od tego, żeby karmić się tą energią strachu, żeby po prostu dać się w to wciągnąć, w ten cały mechanizm. Moje karty pokazały wtedy, że przypadki koronawirusa w Polsce będą raczej sporadyczne. No ja wiem, że ktoś mógłby teraz powiedzieć, no jak sporadyczne, skoro tutaj idą już w dziesiątki tysięcy zgonów, też sporo. Ale kochani, ja tutaj podtrzymuję tę swoją wersję nadal. Ja tę energię badałam i tak mi to wychodzi z moich kalkulacji, z moich przekazów. Powiem szczerze Wam, jakie jest moje stanowisko. Ja w tego koronawirusa nie wierzę do końca. Ja tutaj uważam, że czemuś to służy. Czemuś to służy, być może zatuszowaniu czegoś, być może odwróceniu uwagi od jakiegoś innego tematu. I ponieważ tak właśnie wyszło wtedy w tym czytaniu, ja, kochani, uważam, że może faktycznie jakieś tam przypadki nowego wirusa w Polsce zostały zdiagnozowane, tak samo i na świecie, ale nie wszystkie osoby, które faktycznie tutaj rzekomo zostały zdiagnozowane jako nosiciele tego koronawirusa, czy nawet zmarłe z tego powodu, wydaje mi się, nie wszystko tutaj rzeczywiście tak wyglądało, że to służyło jakiemuś zatuszowaniu grubszej sprawy, ale to za chwilę sprawdzimy. No i też dlatego właśnie ostatnio dyskutowałam tam z jedną panią na ten temat, ona też mi mówiła właśnie, tak parę takich teorii spiskowych się pojawiło i tak dalej, i tak dalej. Więc ja też jestem daleka od jakichś tam teorii spiskowych, aczkolwiek w całą pandemię no do końca nie wierzę. Uważam, że tutaj każdy z nas powinien patrzeć na to, co się dzieje dookoła, troszeczkę takim krytycznym okiem i przede wszystkim te informacje, które są, filtrować przez siebie. Nie przyjmować wszystkiego jak leci, to co jest kreowane gdzieś tam w mediach, to co jest pokazywane, to co jest mówione przez innych ludzi w ogóle, nawet jeżeli to są ludzie z waszego otoczenia, członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele, wy macie prawo mieć inne zdanie, zwłaszcza jeżeli to tak czujecie. Jest bardzo wielu ludzi, którzy po prostu dali się zmanipulować przez tę energię strachu i no powiedzcie, czemu to służy. Energia strachu nigdy nie służy niczemu dobremu, bo to wprowadza panikę, to wprowadza jeszcze większy chaos, aniżeli mielibyśmy przy takiej zwykłej, spokojnej postawie. No bo nawet przy założeniu, że coś się dzieje, że mamy faktycznie jakąś sytuację epidemiczną, zawsze spokój jest lepszym rozwiązaniem. Uspokajanie ludzi jest lepszym rozwiązaniem, aniżeli gdzieś tam po prostu takie wywoływanie w nich strachu, niskich emocji, negatywnych odczuć. No wiecie, kto albo co karmi się niskimi wibracjami, niskimi emocjami. No to tutaj łatwo możecie sobie odpowiedzieć. Każda świadoma osoba, świadoma na tyle, żeby to zrozumieć, pojąć, wie, że pewne rzeczy po prostu trzeba przefiltrować przez siebie, że to tak nie działa, jakby nam się wydawało od razu. I że no, nie można też tak bezkrytycznie przyjmować pewnych rzeczy. I dlatego właśnie postanowiłam nakręcić kontynuację tego filmu, żeby tutaj też rozwiać jakieś wątpliwości, sprawdzić po prostu, co jest prawdą, co jest fałszem. I przede wszystkim zadamy tutaj kartom takie pytanie, ja już sobie zacznę tasować, zadamy takie pytanie, też zaproponowane przez widza, czy te zachorowania w Polsce oraz liczba zgonów w Polsce, czy to faktycznie jest wynikiem koronawirusa, czy chodzi tutaj o coś innego, czy tu jednak w grę wchodzą jakieś inne choroby, inne dolegliwości, inny rodzaj właśnie jakiegoś niebezpieczeństwa. Czy tu faktycznie jest to wina koronawirusa, czy jest tutaj w tym jakiś fałsz, jakaś obłuda? Czy tutaj faktycznie chodzi o tego koronawirusa? Czy po prostu jest tutaj jakaś obłuda w tym wszystkim, jakiś fałsz?
jakieś po prostu takie negatywne rzeczy. Słuchajcie, mamy kartę sprawiedliwości. To jest taka karta, która tutaj mogłaby reprezentować jakiś rząd, jakieś rządy światowe, jakiś rodzaj władzy. Coś, co właśnie gdzieś tam na szczeblu takim wyższym gdzieś się wykreowało, co zostało tutaj wprowadzone. Ósemka monet bardzo silnie mi tutaj pokazuje takie jakieś korzyści materialne, bo ósemka monet to jest jakaś kalkulacja, to jest jakaś właśnie taka strategia, coś obmyślane po to, żeby na przykład na tym zarobić. To się wiąże z dziesiątką buław, czyli jakimś przeciążeniem. Nie wiem, może być taka sytuacja, że jest powiedzmy jakieś przeludnienie i trzeba tutaj, bo to już w ogóle w kontekście światowym, że trzeba jakoś zredukować liczbę ludzi na świecie jakimiś wszelkimi dostępnymi sposobami, tak jak kiedyś mieliśmy wojny światowe, tak teraz właśnie nowoczesnym takim narzędziem jest powiedzmy jakiś nowy wirus, więc faktycznie coś by mogło tutaj być. Mamy też trójkę mieczy tutaj. Wiecie co, dla mnie trójka mieczy często pokazuje, jak na przykład czytam prywatnie, to pokazuje mi takie różnego rodzaju dolegliwości związane z nowotworami, z jakimiś takimi genetycznymi rzeczami, więc tutaj bym też widziała jeszcze przy tym Asie Buław, zobaczcie, bo tutaj w Asie Buław to jest taka jakby ręka, niewidzialna ręka, która nad tym wszystkim ma pieczę, takie coś z góry właśnie idzie i ta karta sprawiedliwości, która tutaj nie jest przeze mnie poczytywana jako sprawiedliwość w sensie takim obiektywnym, tylko jako wymiar sprawiedliwości, jako taka władza nadrzędna, która stawia się tutaj w pozycji tych, którzy dzielą i rządzą, tych, którzy tutaj rozstrzygają o ludzkich losach. Więc jest tutaj według mnie jakiś rodzaj takiego, nawet to może wcześniej już dużo się zaczęło, czyli po prostu jakiegoś programowania ludzi, mieszania im w genetyce, żeby po prostu u niektórych ten rodzaj wirusa, czy jakaś właśnie taka choroba się aktywowała w odpowiednim czasie. No ósemka kielichów dla mnie to jest taki rodzaj jakiegoś odurzenia, bo ósemka kielichów pokazuje jakiś taki stan oniryczny, narkotyczny. To jest właśnie takie wykorzystywanie ludzkiej nieświadomości tutaj bardzo mocne. Mi się pokazuje, że my tak do końca właśnie nie będziemy wiedzieli. Jesteśmy w jakiś tam sposób uśpieni, odurzeni. I tutaj gdzieś ktoś tam kalkuluje na boku. Coś właśnie ktoś próbuje tutaj redukować. Ktoś coś próbuje właśnie tutaj narzucać jakąś swoją sprawiedliwość, swój odgórny porządek. Bawi się ktoś w Boga. No i po prostu steruje tym wszystkim w jakiś sposób. Ósemka monet to jest też takie właśnie sterowanie. To jest taki aparat władzy, to jest po prostu wszystko podporządkowane pewnej strategii, więc no nie twierdzę, że nie było tutaj faktycznie jakichś tam przypadków zachorowań, natomiast no cała reszta to może być wynik właśnie jakiejś tutaj takiej ogólnorządowej kalkulacji, tak? Mi się to tutaj pokazuje, ale jeszcze sprawdźmy, jak to wygląda na świecie. Czy pandemia, czy koronawirus został przez kogoś wymyślony celowo? Czy to miało właśnie służyć jakimś tam wyższym celom? Czy to jest takie zupełnie naturalne? Czy po prostu ktoś sobie to wymyślił w celu na przykład zmniejszenia, zredukowania liczby ludności na świecie? Czy ten koronawirus faktycznie nie został gdzieś tam spreparowany, wymyślony właśnie specjalnie po to, żeby gdzieś tam właśnie zadziałać na ludzi, chociażby właśnie poprzez ten strach, poprzez takie nieracjonalne, paniczne zachowania? Jak to właśnie wygląda na świecie? Jak to będzie tutaj wyglądało na świecie? Królowa Buław to jest jakieś państwo bądź przywódczyni, która jest bardzo taka właśnie działająca prężnie. To jest czyjeś działanie, czyjeś skalkulowane działanie. Cesarzowa nam się pokazuje, czyli jakieś takie mocarstwo, które byłoby tutaj właśnie no takie ponad innymi by się postawiło. Zobaczcie, mamy piątkę monet, czyli jest jakiś deficyt, czegoś brakuje, być może brakuje pieniędzy, no bo jak za dużo ludzi może na świecie, no to jest przeludnienie, jest głód, jest mało pieniędzy, różne tam mogą być, wiecie, i dążymy do tego, ta królowa buław dąży do szóstki monet, czyli do równowagi, czyli tutaj, wiecie co, no kasa musi się w jakiś tam sposób zgadzać, tak? Zobaczcie, przy dziesiątce kielichów, czyli przy karcie rodziny, takiego rodzinnego szczęścia, mamy kartę kapłanki i tutaj, no, są
jakieś tajemnice, są jakieś takie rzeczy, które właśnie dla zwykłych rodzin mogą być niedostępne. Być może właśnie tutaj chodzi o redukcję liczby urodzeń na przyszłość, żeby właśnie nie rodziło się więcej dzieci, żeby te rodziny też zostały w jakiś tam sposób zdziesiątkowane, żeby też obciążyć już teraz w jakiś sposób genetycznie te przyszłe pokolenia, żeby one były jakieś słabsze, żeby tutaj po prostu gdzieś tam właśnie manipulować tym wszystkim. No powiem Wam, że tutaj zasadniczo są całkiem niezłe karty, z wyjątkiem tej piątki monet, aczkolwiek ja też sugeruję się moimi odczuciami, tym, co po prostu dla mnie te karty oznaczają. One za każdym razem będą oznaczały coś innego. To nie jest tak, że dla mnie karta jest jednowymiarowa, czyli albo tylko pozytywna, albo tylko negatywna. Dla mnie tutaj właśnie jest w tym wszystkim taki głębszy sens, że właśnie ta królowa buław musi zadziałać, aby tutaj hajs się zgadzał, jak to się mówi. Mamy piątkę monet, mamy awans do szóstki monet właśnie przez czyjeś zdecydowane działanie, takiej energii żeńskiej bądź właśnie jakiejś kobiety, jakiejś przywódczyni, może jakaś kobieta za tym stać, bądź po prostu ta królowa buław pokazuje jakiś kraj taki z inicjatywą. Może to być na przykład, nie chcę tutaj snuć swoich teorii spiskowych, wskazywać nikogo palcem, ale to może być taki kraj, który właśnie jest rodzaju żeńskiego, jak na przykład Ameryka, no bo Chiny nie kończą nam się na literę A, czyli ten żeński taki, tą żeńską końcówkę, ale na przykład Ameryka już tak, nie chcę tutaj mówić, że to Amerykanie zrobili, aczkolwiek no jakieś takie mocarstwo tutaj się pokazuje i tajemnica przy tej karcie rodziny, czyli faktycznie gdzieś tutaj może być takie uderzenie właśnie w rodziny. Zobaczmy sobie jeszcze, czy koronawirus faktycznie przyszedł z Chin, czy koronawirus faktycznie przywędrował z Chin, czy to rzeczywiście jest wirus, który powstał w Chinach, czy on ma na przykład zupełnie inne źródło swojego pochodzenia. Czy koronawirus faktycznie przywędrował z Chin? Czy rzeczywiście on tam powstał? Czy to rzeczywiście Chiny tutaj zawiniły? Czy to rzeczywiście powstało w Chinach? Czy rzeczywiście właśnie przyszło do nas z Chin? Czy tutaj rzeczywiście z tego gruntu do nas napłynęło? Zobaczcie, znowu mamy tą cesarzową. Mamy trójkę kielichów, jakby wiecie co, winowajców było więcej, jakby tu był jakiś taki układ, jakieś porozumienie mi się tutaj kojarzy, takie porozumienie, żeby tutaj właśnie zrobić te zbiorowe mogiły, tak, bo piątka mieczy, powiem Wam, z tej talii mi się bardzo kojarzy właśnie z takimi zbiorowymi mogiłami i bardzo mi przypomina te obrazki, które gdzieś tam oglądaliśmy na przykład z gruntu włoskiego, także widać tutaj, że ktoś tutaj nieźle zakręcił koło fortuny, ktoś dał na to pieniądze, a ktoś inny to w jakiś tam sposób rozprzestrzenił. Tu mamy jeszcze króla monet, czyli faktycznie jakieś bogate mocarstwo, które za to po prostu najzwyczajniej być może zapłaciło za to wszystko, żeby to się rozprzestrzeniło. Karta rydwanu mówi o tym, że jest właśnie takie celowe rozprzestrzenianie w bardzo krótkim czasie, że ktoś w jakiś sposób właśnie tutaj zadbał o to, żeby to się roznosiło lotem błyskawicy, żeby to obiegło cały świat właśnie w tym kole fortuny też to dokładnie widać, żeby to obiegło cały świat, żeby to krążyło wszędzie, żeby to po prostu dotarło, gdzie się da. I ta trójka kielichów mi tutaj pokazuje nawet być może takie trzy strony tego układu, jakiegoś paktu dziwnego, jakiegoś dziwnego porozumienia. Czyli mielibyśmy tą cesarzową, to mocarstwo, mielibyśmy tego króla monet, który może tutaj być zupełnie odrębnym państwem, jakimś bogatym państwem, które tutaj za to zapłaciło, za to wszystko, żeby to gdzieś tam porozwozić po świecie. No i to ma służyć piątce mieczy, czyli no zabijaniu, takiemu właśnie masowemu pomorowi, że tak powiem. No tak mi się to tutaj kojarzy, moi drodzy. Także może to faktycznie pochodzić z gruntu chińskiego, ale nie tylko jakby Chiny tutaj się pokazują, nie tylko Chiny maczały w tym palce, bo to może być właśnie takie współdziałanie dwóch bądź trzech mocarstw, które tutaj w jakiś sposób to skalkulowały. Ktoś właśnie za to
zapłacił ktoś za to pieniądze, otrzymał. No i tutaj kalkulacja na najwyższym szczeblu się zgadza. Zobaczmy sobie w takim razie, co epidemia koronawirusa miała tutaj zatuszować, co się kryje tak naprawdę pod tym. Co ta epidemia koronawirusa miała zatuszować, co ta epidemia koronawirusa miała nam tutaj zatuszować, co jest ukryte właśnie pod tym, co się tutaj kryje, co miało zostać właśnie ukryte, zatuszowane, od czego odwraca się tak naprawdę naszą ludzką uwagę, od czego się odwraca, no mamy tą kapłankę, czyli jest ta tajemnica, faktycznie coś jest zatuszowane, od czego się naszą uwagę odwraca, wiecie co, tutaj mi to tak wygląda, zobaczcie, znowu mamy tą cesarzową i znowu mamy szóstkę monet. Jakaś umowa, transakcja, dogadanie się, tak? To jest też tajemnica. Nie wiemy o tym, że ktoś z kimś się dogaduje i ja to widzę w ten sposób, kochani, ponieważ tutaj mamy na tym paziu mieczy, nie wiem, czy to widzicie, ale to jest po prostu taki osobnik, który tutaj wiezie miecze. Te miecze dopiero powstały, dopiero zostały wykute. Szóstka mieczy. To jest albo przewożenie jakiejś broni z terytorium jednego państwa na terytorium drugiego państwa, takie przerzucanie sił, albo to jest po prostu, że jedno państwo udostępnia drugiemu państwu swoje tereny, swoją ziemię, tak jak tam był król monet, czyli to też może być energia ziemska, jakieś rozległe tereny, państwo, które ma miejsce na to, żeby to robić, udostępnia swoje tereny po to, żeby tutaj tworzyć jakąś broń. No niekoniecznie miecze, bo oczywiście no, te karty pokazują tutaj takie czasy bardziej średniowieczne, natomiast no, w dzisiejszych czasach chodziłoby o jakąś broń bardziej nowoczesną i widać, że ktoś za to po prostu nieźle posmarował, jak to się mówi, i jest tutaj jakiś rodzaj partnerstwa w tym procederze. Ktoś się dogadał, tak jak mówiłam wcześniej, no co najmniej dwie strony, może nawet trzy strony, bo trójka kielichów zakładałaby tutaj właśnie jakiś trójkącik, trójkąt taki bermudzki, epidemiczny trójkąt, no i widać tutaj bardzo wyraźnie, że tu może chodzić właśnie o wspólne zbrojenie się, wspólne tworzenie jakiegoś nowego rodzaju broni, może przerzucanie wojsk do jakiegoś innego kraju, gdzieś tam formowanie się, zbrojenie się, szykowanie się na coś, no i cały świat może właśnie o tym nie wiedzieć, że tam coś takiego jest odgórnie ustalane, bo prawdopodobnie gdyby świat wiedział, no to by nie było na to zgody, to byśmy tutaj właśnie protestowali pewnie, tak? Bo niekoniecznie będzie to bezpieczne i korzystne dla całej reszty świata, że ktoś tam się dogaduje, że te największe mocarstwa się dogadują. Zobaczmy jeszcze takie pytanie, bo to też tutaj taka pani Ewa przesłała do mnie. Czy noszenie maseczek jest dla nas w jakiś sposób szkodliwe? Czy to też służy jakiemuś wyższemu celowi? Czy to ma spowodować właśnie u nas jakieś choroby? Noszenie maseczek, czy to tak konkretnie nam zagraża w sposób bezpośredni? Czy to jest dla nas szkodliwe? Noszenie maseczek. Czy to jest dla nas szkodliwe właśnie, jeśli chodzi o noszenie maseczek? Czy to nam właśnie tak bezpośrednio zagraża, to noszenie maseczek? No mamy pustelnika, jakaś izolacja. No zobaczcie, jest siódemka mieczy, ona się tutaj już pokazała, tu już tak dobitnie się pokazało, tu już się pokazało tak dobitnie bardzo, nie tylko noszenie maseczek, ale wiecie co, tutaj jakiś rodzaj separacji i utrudnianie podróży też jest jakby celowe, czyli pozamykanie granic, wstrzymanie w ogóle gdzieś tam tego, żeby ludzie emigrowali, podróżowali, to się tutaj też bardzo mocno pokazuje, że to jest celowe działanie po to, żeby nas odseparować, żeby nie było dialogu, żebyśmy my gdzieś tam na przykład nie jechali, nie dowiadywali się, nie zobaczyli na miejscu, co tam się dzieje. Jest właśnie ta dwójka mieczy, widzicie tutaj pustelnik i dwójka mieczy, więc tu jest jakiś taki rodzaj bariery pomiędzy ludźmi, tak? No i w tym wszystkim ta siódemka mieczy, oszustwo, matactwo, jakiś rodzaj manipulacji. Tutaj faktycznie ta separacja i w wymiarze takim maseczkowym, i w wymiarze takim, że po prostu zamykamy granice, nie pozwalamy ludziom się kontaktować, ludzie są na kwarantannie, nie wychodzą z domu, to wszystko tutaj jakby też zostało w jakiś tam sposób skrzętnie zaplanowane. Wiecie, nawet może władze poszczególnych krajów też nie są tego świadome, one po prostu wdrożyły jakieś tam dyrektywy europejskie czy światowe, no bo musiały też się do tego światowego ruchu podporządkować. Natomiast tutaj karty rozdają ci najsilniejsi
silniejsi, te mocarstwa właśnie. Także jest tu jakiś rodzaj fałszu, jest tu jakiś rodzaj obłudy. Nie sądzę, aby maseczki miały nam w sensie takim fizycznym szkodzić, chyba że ktoś ma problemy z układem płucnym, no to tutaj jak najbardziej mogą występować różnego rodzaju właśnie problemy. Natomiast głównie to jest nastawione na taki strach przed kontaktem z drugim człowiekiem, strach przed wyjazdami, wstrzymanie ludzi po prostu gdzieś tam w miejscu, wstrzymanie wymiany międzynarodowej i tak dalej, i tak dalej. Teraz to niby wszystko już ruszyło, ale no wiecie, my się nigdy nie dowiemy, co się działo w tym czasie, kiedy te granice teoretycznie były zamknięte, ani też nie wiemy, czy taka sytuacja na przykład w najbliższym czasie jeszcze się nie powtórzy. Więc no kochani, tak to wygląda. Natomiast w co kto wierzy, co kto przyjmuje za własne, to już jest wasza po prostu osobista wizja, to jest to, w co wy wierzycie, co jesteście skłonni przyjąć, a co zanegować, to już musicie po prostu sami według siebie tutaj ocenić. Tak to wygląda. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.